Ja najchętniej siedziałbym i cyzelował jeden film przez tydzień i wtedy mógłbym naprawdę z czystym sumieniem powiedzieć, że lepiej już tego ja zrobić nie mogę. A oczywiście to jest komfort, na który nie możemy sobie pozwolić, nie tylko my w naszej branży. Często robi się rzeczy w pośpiechu, co nie znaczy byle jak, ale są filmy, które wymagałyby dopieszczenia. No i jeśli tego czasu brakuje, to jest żal. Główny ciężar odpowiedzialności za język powinien spoczywać na tłumaczu. Niestety nie zawsze tak jest. Ja niejednokrotnie poprawiam gramatykę. Wielokrotnie takie rzeczy robię. Takie złe czytanie zdarza się na ogół w momencie, kiedy lista jest źle przygotowana. Oczywiście ja to rozumiem. Jest pośpiech, czasami naprawdę pracujemy w wariackich warunkach i pewne rzeczy są wytłumaczone. No, nie najlepiej się wtedy pracuje, no bo właśnie nie możemy dokładnie przekazać tego, co byśmy chcieli. Usnąć i nic poza tym. I przyjąć, że sen uśmierza boleść serca i tysiące tych wstrząsów, które dostają się ciału w spadku natury. O tak, taki koniec byłby czymś upragnionym. Umrzeć, usnąć, spać. Wiem, co cię gnębi. Twoja córka przyjeżdża, więc chcesz się mnie pozbyć. I ma pan skrupuły. No cóż, mój stary, raz się wygrywa, raz przegrywa. Ja sądzę, że Polska mogłaby, podobnie jak Oscypek, zarejestrować w Brukseli lektora czytającego dialogi filmowe jako regionalną potrawę. Ja trochę jeździłem na świecie, nie byłem na wschodzie, ale w Europie Zachodniej nigdzie nie spotkałem takiego fenomenu jak czytanie dialogów filmowych. Wszędzie są oczywiście napisy. Tylko pamiętaj, mów ten monolog tak, jak ci go przeczytałem. Płynnie i swobodnie. Gdybyś miał deklamować z fałszywym patosem... Jak niektórzy aktorzy, wolałbym już, żeby moje wiersze wyryczał herold miejski. I nie machaj rękami, jakbyś drwa rąbał. Używaj gestów oszczędnie. W najdzikszym zamęcie, wirze, na wałnicy namiętności.
trzeba dyscypliny. Bez niej nie da się pasji składnie wyrazić.